To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Inwestorzy z całego świata obawiają się recesji w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej odczuły to giełdy w Japonii. W poniedziałek indeksy Nikkei i Topix zanotowały spadek o ponad 12%. To najgorszy dzień od 1987 roku. Dlatego, że oni mają największy eksport do Stanów Zjednoczonych. A w związku z tym kryzys w Stanach Zjednoczonych najbardziej się odbije na tych gospodarkach, które są najbardziej powiązane. To jest tak troszeczkę jakby kolokwialnie wskazać Polskę, a Niemcy. Jak Niemcy będą miały duży kryzys, nagle przestaną o nas odbierać towary, no to my będziemy mieć też duży kryzys, tak? Japonia jest bardzo mocno związana ze Stanami Zjednoczonymi. Ten rynek jest dla nich bardzo ważny, więc jak ten rynek się załamie, to niestety u nich też się załamie, bo nie będą mieli gdzie sprzedawać. A jak wiemy, nie da się szybko zamienić jednego rynku na drugi, tak? Nie da się łatwo zdobyć miejsca w jakimś innym kraju i upchnąć czegoś, czego się niestety nie sprzedaliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Tłumaczy profesor Sławomir Jankiewicz z Uniwersytetu WSB Merito. Wartość południowo-koreańskiego indeksu KOSPI zmniejszyła się o prawie 9%. Giełdy w Europie także odnotowały spadki. Zła sytuacja na rynku akcji ma związek z obawami o stan gospodarki amerykańskiej. Biuro Statystyki Pracy Stanów Zjednoczonych poinformowało, że w lipcu pracę znalazło około 114 tysięcy osób, czyli o 1/3 mniej niż się spodziewano. Bezrobocie wzrosło z 4,1% do 4,3%. Już od ubiegłego roku wielu ekonomistów na Zachodzie mówi o tym, że Ameryka może się znaleźć w recesji, to w recesji nie takiej, powiedziałbym, zwykłej, tylko płytkiej, tylko nawet większej niż w czasie wielkiego kryzysu z lat 30. A w związku z tym to, czy może się znaleźć, to już jest w zasadzie dyskusja długotrwała. Pytanie tylko, czy to będzie mocna recesja, bardziej ja myślę w tym kierunku, czy słaba. I od czego to będzie uzależnione? To będzie uzależnione od tego, jak zareagują Chiny, bo nie oszukujmy się, że to osłabienie gospodarki amerykańskiej wynika z globalnej walki między Chinami, a szerzej BRICS-em, a Stanami Zjednoczonymi o wizję świata i dominacji nad tym świecie. W związku z tym niestety, albo stety, bo to się rozleje też również na całą Europę i Polskę, tak? Kryzys w Stanach Zjednoczonych może doprowadzić do dużego kryzysu światowego i on na pewno będzie, prawdopodobnie będzie, bo oczywiście nie wiemy, w gospodarce nic jest pewne. I miejmy nadzieję jednak, że ten kryzys będzie płytki, Ameryka sobie poradzi, no bo to też dla nas będzie dobrze. Dodatkowo Rezerwa Federalna przekazała, że obniży stopy procentowe dopiero we wrześniu. Fed chce w ten sposób osiągnąć cel, jakim jest inflacja na poziomie 2%. Powoduje to jednak trudniejszy dostęp do kapitału i mniejsze wydatki, co hamuje gospodarkę. To jest oczywiście to obniżenie, jest to jakąś próbą ratowania tej gospodarki, tak? Przy czym to, jak mówiliśmy, to jest ta próba uratowania krótkookresowego. Zresztą rząd amerykański sobie zdaje sprawę, czy prezydent sobie zdaje sprawę, każdy, chociażby z tego względu, że stara się walczyć, ale również niestety konflikty militarne, które wybuchają, to są konsekwencją czy ogłosem tego konfliktu gospodarczego. Próbuje właśnie przez konflikty osłabić tą sytuację Chin i wejście, tak? No przypomnę, że przecież nie tak daleko w tym roku jeden z krajów Ameryki Południowej, dokładnie Argentyna, miała wejść do BRICS-u i Amerykanie tam bardzo mocno działali, można powiedzieć, do ostatnich godzin nowego roku. No i udało im się przekonać, że oni nie weszli do tego BRICS-u, tak? Bo to spowodowałoby jeszcze bardziej pogorszenie sytuacji, no bo duża część Ameryki Południowej byłaby w sojuszu, przypomnę, z Chinami, z Indiami, ale też z Rosją, tak? I tak dalej, tymi krajami Bliskiego Wschodu, no co spowodowałoby jeszcze pogorszenie nawet w regionie, tak, pozycji amerykańskiej. Dodaje profesor Jankiewicz. W lipcu doszło do wyprzedaży akcji spółek technologicznych. Największe z nich to tzw. siedmiu wspaniałych, czyli Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet i Meta. Tylko Apple i Tesla zamknęły miesiąc z niewielkim wzrostem. Wartość tych spółek w ostatnich miesiącach gwałtownie rosła. Jak pisze Financial Times, coraz więcej inwestorów liczyło na szybkie zyski, co doprowadziło do przewartościowania akcji. Stany Zjednoczone rozmieszczą więcej sił na Bliskim Wschodzie, informuje Pentagon. Chodzi o okręty wojenne i myśliwce. Ma to związek z napięciami po wydarzeniach zeszłego tygodnia. Siły izraelskie zabiły Fuada Shukra, jednego z dowódców Hezbollahu, oraz, jak twierdzą Iran i Hamas, Ismaila Haniye, przywódcę Hamasu. Ten ostatni zginął w ataku w Teheranie, gdzie przebywał na uroczystości zaprzysiężenia nowego prezydenta tego kraju.
Według portalu Axios amerykański sekretarz stanu Antony Blinken przekazał przywódcom państw G7, że do ataku odwetowego może dojść w poniedziałek. Ruchy sił zbrojnych USA mają na celu złagodzenie napięć. Rząd Wielkiej Brytanii zaapelował do swoich obywateli, by opuścili Liban, czyli państwo, na terenie którego działa Hezbollah. Kanada z kolei sugeruje rezygnację z podróży do Izraela. Władze Strefy Gazy informują natomiast, że co najmniej 25 osób zginęło w ataku przeprowadzonym przez siły obronne Izraela na dwie szkoły, w których schronienie znaleźli uciekinierzy z Gaza City. 5 ofiar śmiertelnych przyniósł natomiast atak na szpital. Jeżeli Europa ma odstraszać Rosję na poważnie, musi znacząco poprawić zdolności transportu wojskowego, mówi w rozmowie z Politico francuski generał Bertrand Toujours. Jego zdaniem aktualnie szybki przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO w razie napaści wiązałby się ze znacznymi trudnościami. To przeszkody administracyjne, brak odpowiednich wagonów kolejowych oraz nieprzystosowana infrastruktura, na przykład tunele. W maju ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej wezwali do inwestycji mających zwiększyć mobilność wojsk. W lipcu Francja dołączyła do wspólnej inicjatywy Holandii, Polski i Niemiec, mającej na celu zwiększenie zdolności przerzutu sił. Zdaniem generała Toujours Francja przekonała się o problemach z mobilnością w Unii Europejskiej, gdy chciała szybko wysłać żołnierzy do Rumunii po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Czołgi nie mogły przejechać wówczas przez Niemcy, ponieważ urząd celny stwierdził, że nacisk na oś jest zbyt duży. Na problemy z mobilnością wojsk od dłuższego czasu zwraca uwagę generał Ben Hodges, były dowódca sił amerykańskich w Europie. W rozmowie z Politico ocenił, że na razie poprawiła się jedynie świadomość problemu. Niemcy i Filipiny chcą podpisać pakt obronny w tym roku. Przekazali Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, oraz jego filipiński odpowiednik Gilberto Teodoro. Oba państwa deklarują, że chcą utrzymania porządku opartego na zasadach na Morzu Południowochińskim. Pakt ma być realizowany poprzez wspólne ćwiczenia oraz współpracę na rzecz uzbrojenia. Chiny uważają Morze Południowochińskie za swój akwen, naruszając w ten sposób wyłączne strefy ekonomiczne Filipin, Wietnamu, Malezji, Brunei i Indonezji. W 2016 roku stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze uznał, że ich żądania są bezzasadne. Minister Pistorius stwierdził, że to zarządzenie pozostaje w mocy. Spór z Filipinami dotyczy przede wszystkim płcizny Second Thomas, na której dochodziło do starć pomiędzy żołnierzami obu państw. W zeszłym miesiącu Pekin i Manila ogłosiły, że doszło do porozumienia w tej sprawie, ale żadna ze stron nie podała jego szczegółów. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.